Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mogę Wam już powiedzieć, gdzie jedziemy. Otóż jedziemy do kina, na bajkę z moim kuzynostwem i z moim bratem, z moją mamą. Niestety pewnie nie da się kupić popcornu, a ja tak bardzo kocham popcorn z kina, ale film też fajny. Jedziemy na Królowie 2, bo jedynkę już dawno temu oglądałam i po prostu czekałam, aż wyjdzie to dwójka naprawdę i w mojej metropolii niedaleko. Jest właśnie dzisiaj i uznaliśmy, że jedziemy, bo dlaczego nie? Dawno nie byliśmy w kinie. Więc ja się teraz idę ogarnąć, mam jakieś 45 minut pewnie, może tam pół godziny, nie wiem, żeby się ogarnąć, żeby sobie zjeść i będziemy jechać. Więc widzimy się już chyba w drodze. Zawrotna prędkość, a my się do kina spieszymy. Wczoraj prądu nie było. Brama się uczy chodzić. No, od nowa. Od raczkowania. Od ostatniego razu, jak byłam tutaj w kinie, powiem Wam, że dużo się zmieniło naprawdę, jakby sale są całkowicie w innym miejscu, jest ogólnie inny design, jest więcej takich LED-owych tych światełek, kawiarnia się nawet zmieniła tutaj, mimo tego, że jest zamknięta, ale się zmieniła, naprawdę wszystko się tutaj zmieniło. Kasa jest w ogóle też w innym miejscu, ja się dziwiłam, jak tutaj weszłam i takie, gdzie jest kasa, ale ogólnie nawet zmienił się system płacenia, bo im szybciej się zamówi bilet, zarezerwuje miejsce, tym mniej się płaci. Śmieszne, nie? Ale ogólnie to nawet jest kącik dla dzieci. Tam się moje teraz kuzynostwo i mój brat bawi. I teraz czekamy na wejście do kina, bo zaczyna się w pół do, a jest 12 po. Niestety nie możemy sobie kupić nic do jedzenia, to jest takie smutne, bo kino bez jedzenia to nie kino, ale... no, mam nadzieję, że częściej dziś będziemy wyjechać do kina. Wszyscy wiedzą oczywiście, w końcu to jest wasze święto. Parę zagadek. I do tego będziemy potrzebowali 6 śmiałków, którzy się zmierzą z naszymi pytaniami. A więc każdy się teraz odwraca, patrzy, jaki ma numerek na swoim fotelu. Rząd 12, miejsce 15. Rząd 8, miejsce 1. Prosimy wszystkich o wielkie brawa. A więc słuchajcie, publiczność też myśli nad odpowiedziami, ale oczywiście nie podpowiada. Się oczywiście możecie naradzać, jakbyście nie byli pewni. A więc słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy konkurs. Musimy odnaleźć właściwy cień. A więc najpierw liczymy niebieskie dinozaury. Chyba najtrudniejsze. Musimy znaleźć aż 5 różnic. Znowu wybraliśmy się do tego parku, co wcześniej, tam gdzie są zwierzątka, co Wam kiedyś pokazywałam i ten fajny, duży plac zabaw. Zaraz Wam go pokażę, bo naprawdę bardzo jest tutaj dużo atrakcji. I jeszcze na Dzień Dziecka wystawione jakieś stoiska i jestem ciekawa, co w nich jest, ale najpierw przyszliśmy sobie coś zjeść, bo ogólnie jesteśmy troszkę głodni, bo w kinie nie można było jeść i ja teraz doglądam dzieci i siedzę sobie na słoneczku, żeby było mi cieplej, bo jednak trochę wiatr wieje, ale ogólnie jest bardzo fajnie, więc no, zaraz idziemy sobie coś zjeść, tylko że czas oczekiwania na jedzenie to jest pół godziny, więc troszeczkę to potrwa, więc no, widzimy się już później. Wróciliśmy już z kina i spaceru do domu. Ja się ogarnęłam, chwileczkę przespałam, dosłownie chwilkę spałam. Nawet mniej niż godzinę. To jest dziwko w ogóle, że mnie tak normalnie się obudziłam. I właśnie sobie przypomniałam, że na wtorek, a dzisiaj jest niedziela, mamy przeczytać Kordiana na polski i kolejne 30 stron książki na angielski. A jutro za bardzo nie będę miała czasu, bo będę miała konie. Więc będę to musiała dzisiaj przeczytać. Więc nic z mojego oglądania serialu dzisiaj. No więc dzisiaj siedzimy trochę przy książce. Wzięłam sobie michę suchych cynimi nic na przekąskę. I teraz czuję się gotowa, żeby zacząć czytać książkę na jutrzejszy angielski. Bo zapomniałam, że mam przecież w poniedziałki angielskie, we wtorki polski. Więc jak coś, to jutro będę jeszcze mogła doczytać książkę po polsku. Tam tego Kordiana. A tą po angielsku, no muszę jeszcze dzisiaj przeczytać, więc no. I mam na szczęście tylko 30 stron, dam rady. Teraz w przyszłości z kolejnego dnia chciałam tylko powiedzieć sytuację, która zdarzyła się w parku. Jak widzieliście, były tam łabędzie i były małe łabędziątka, czy jak to się je tak nazywa. Ale no były dwa duże łabędzie, czyli zapewne parka, wiecie o co chodzi. I wszyscy nagle się skupili wokół tych małych łabędzi, bo takie słodkie coś tam i... chyba ojciec łabądź
zaatakował jedną z dziewczynek, bo jakiś rodzic chyba nie przypilnował i co? I nagle ludzie biegną, bo nagle się okazało, że nagle jednak te łabędzie są mocno niebezpieczne. No kto by się tego spodziewał, co nie? Jakby kto by się spodziewał, że do zwierząt, które mają młode, się nie podchodzi. I to jeszcze do dzikich. No, no kto by się tego spodziewał, co nie? Ja, ale ogólnie ja nienawidzę łabędzi. Łabędzi i gęsi nie lubię tak samo, jakby to są moje znienawidzone ptaki, zwierzęta, po prostu nie. Więc ja na przykład w ogóle bym nigdy nie podeszła do, ani do łabędzia, ani do gęsi. Po prostu ja się ich panicznie boję, ja do nich nie podejdę, naprawdę. I tą krótką dogrywką, czyli przestrogą z mojej strony na temat łabędzi i gęsi, chciałam was pożegnać. Więc do zobaczenia jutro.